W jaki sposób wprowadzać małe zmiany, żeby dały nam one duże rezultaty? Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym w praktyce, w kuchni. Pokażę Ci, jak bardzo małe zmiany, na przykład w śniadaniu, mogą naprawdę pozytywnie wpłynąć na Twoje zdrowie. Zapraszam! Jajka. Jajka są podstawą diety bardzo wielu osób i jajka są bardzo zdrowe. Oczywiście na moim kanale też już były filmy o jajkach. Nie wszyscy mogą je sobie tak jeść bez umiaru, ale chciałam Ci dzisiaj pokazać właśnie śniadanie składające się z dwóch jajek. Może to być też obiad, kolacja, lunch, cokolwiek, ale z innymi dodatkami i jak bardzo ten aspekt przeciwzapalny śródziemnomorski dania, który możemy w prosty sposób prowadzić, może w zupełności zmienić nie tyle makroskładniki, co profil kwasów tłuszczowych, co dla wielu osób naprawdę może być zbawienne, jeśli chodzi o zdrowie. Ale zaraz o tym. Ja już mam rozgrzane patelnie. Na jedną z nich nakładam mniej więcej łyżkę masła klarowanego, masła ghee, które świetnie nadaje się do smażenia. Natomiast na drugą patelnię nakładam łyżkę oleju z awokado, który również ma wysoki punkt dymienia, więc nadaje się do smażenia. I czym się różnią te dwa tłuszcze? No tym, że olej z awokado jest tłuszczem nienasyconym, a masło klarowane jest tłuszczem nasyconym. Obydwa nadają się do smażenia, ale mają zupełnie inny profil kwasów tłuszczowych. Ok, rozbijamy jajka. I na nienasycone tłuszcze też dwa jajka. Sól, pieprz. Taki standard, żeby było jak najprościej, bo nie to jest najważniejsze w dzisiejszym naszym gotowaniu. Jajka mają tłuszcze nasycone, natomiast są też świetnym źródłem choliny i wielu osób nie chce z nich rezygnować i wcale nie musi. Natomiast chcę Ci pokazać, że możemy skomponować niskowęglowodanową dietę w sposób śródziemnomorski, włączając w to jajka, ale ograniczając inne tłuszcze nasycone i dzięki zmianie tego profilu tłuszczowego naprawdę możemy na przykład w przypadku ryzyka chorób sercowo-naczyniowych po prostu zmniejszyć to ryzyko. O, badania naukowe potwierdzają, że nasz lipidogram, czyli cholesterol całkowity, cholesterol LDL w szczególności, mogą się podnosić, jeżeli mamy większą ilość tłuszczów właśnie nasyconych w diecie. Dlatego ja u osób, które albo mają rodzinne historie ryzyka właśnie zawałów, miażdżycy, tego typu problemów, albo, co ważne, w wynikach badań wychodzi, że mają podwyższony cholesterol lub mają jakieś wskazania właśnie do obniżenia tego cholesterolu, to polecam zdecydowanie, może to być dieta ketogeniczna, ale właśnie bardziej w modelu śródziemnomorskim z ograniczaniem tłuszczów nasyconych i to naprawdę nie musi być trudne, a wręcz może być bardzo proste. Jajka dochodzą do siebie. Pamiętaj, że jeżeli mamy płynne żółtko, to jest wtedy ta cholina z jajek dużo lepiej przyswajalna, więc białko się ścina, żółtko do siebie dochodzi. A ja powiem Ci o dodatkach i pokażę Ci też, jak to przeliczyłam, bo tutaj jeden i drugi talerz to będzie około 500 kalorii, jeden i drugi talerz to będzie bardzo podobna ilość białka, tłuszczów, węglowodanów, no a właśnie ten profil kwasów tłuszczowych będzie zupełnie inny. I teraz tak, na jeden talerz nakładam 4 plasterki salami. Ja akurat nie przepadam za salami, ale mogłoby być to też jakieś inne tłuste wędliny, kiełbasa itd., itd. I wiem, że wiele osób na keto, low carb, no ja jada tego typu produkty, a to jest naprawdę źródło tłuszczów nasyconych. Ja salami jadam raz na czas, rzadko w pizzy, bo tam rzeczywiście sobie na to pozwalam, ale to już z świadomością i premedytacją. Poza tym ja akurat problemów z cholesterolem zbyt wysokim nie mam. I tak jak możesz obniżyć samą dietę keto, nawet nasyconą, poziom trójglicerydów, bo tutaj obniżenie ilości cukrów prostych bardzo dobrze na to wpływa, to niestety niektórym na keto ten cholesterol się podnosi. Na drugim talerzu położyłam wędzonego łososia, żeby jakby tutaj zbliżyć tą kaloryczność i makro, ale to jest zupełnie inny profil kwasów tłuszczowych. I teraz do tego talerza z salami dołożymy sobie warzywa, jak najbardziej. Dołożymy sobie na przykład ogórki,
wiele osób te ogórki kiszone jada i to jest bardzo dobry, zdrowy produkt. I pomidora. Powiem Wam, że w ogóle pomidory z ogródka to jest dla mnie inny wymiar luksusu. I jak dawniej myślałam, że luksus to iść do restauracji coś zjeść, no to fajnie oczywiście czasem iść do restauracji coś zjeść, ale jak mogę sobie iść do ogrodu i zerwać pomidora i później go zjeść, to jest dopiero świetna sprawa. Więc mamy pomidory, mamy ogórki, źródło węglowodanów, witamin, składników mineralnych, a na drugi talerz ja już tu mam gotową sałatę, więc dajemy sobie sałatę. I teraz tak, jeżeli jesz sałatę, a jedz sałatę, jedz zieleninę, to naprawdę nie musisz jej ważyć, bo tu są tak znikome ilości i kalorii, i węglowodanów, że to wszystko, czy więcej, czy mniej, się naprawdę zbilansuje. I do tego dokładamy również pomidora, akurat tutaj mam właśnie pomidorki z ogródka i kilka oliwek. Zaraz Ci to pokażę, jak to wygląda w aplikacji, żeby było przeliczone. Objętościowo ten talerz już wydaje się większy, no ale oczywiście tutaj też tą sałatę moglibyśmy dodać. I jeszcze na ten talerz wędruje nam połowa awokado. Mam nadzieję, że nie zczerniało. Nie, udało się. Jest piękne awokado. Szybciutko sobie je tylko kroję. Wyciągam na talerz. Może to nie będzie najpiękniej przystrojony talerz w moim wykonaniu ever, ale chodzi o to, żebyśmy zobaczyli i widzieli tą różnicę. Jajka się praktycznie ścięły. Dajmy im jeszcze moment i porozmawiajmy sobie o tym, co na tych talerzach się znajduje. Zobacz, na tym pierwszym talerzu mamy dokładnie 504 kalorie, 20% to są białka, tłuszcze 71 i 8% węglowodany, a drugi talerz to 506 kalorii, 22% białka, tłuszcze 69 i węglowodany 10%. Tutaj też będzie więcej błonnika, więc tych węglowodanów summa summarum netto wcale więcej nie mamy. Natomiast co się dzieje w tłuszczach? Zobacz, tutaj gdzie mamy salami, mamy tłuszczów nasyconych 16,5 grama, jednonienasyconych 8, wielonienasyconych 1,25, czyli 16,5 grama to są tłuszcze nasycone, natomiast drugi talerz, również jajka, czyli ta baza, podstawa została nam ta sama, a zobacz, że tłuszczów nasyconych mamy 6,8, czyli powiedzmy 6,5 grama, a 10 gramów przeszło nam do tłuszczów jednonienasyconych, bo mamy ich 18 ponad i wielonienasyconych prawie 4 gramy. I to totalnie zmienia ten profil kwasów tłuszczowych i wpływa realnie, jeżeli codziennie dokonujesz takich małych zmian, wpływa realnie na to, jaki będzie Twój poziom cholesterolu, bo uwierz mi, mam wielu podopiecznych właśnie na diecie keto czy niskowęglowodanowej śródziemnomorskiej, u których cholesterol wreszcie zaczął się obniżać i naprawdę jakby poziomy tego cholesterolu, ja wiem, że też wiele jest mitów i różnych niedomówień związanych akurat z tym tematem, ale jednak warto po prostu dbać o to, żeby nasze żyły, nasze tętnice nie były zapchane, a cholesterol całkowity, czyli poproteina LDL, mogą być jednym ze wskaźników, że coś jest nie tak. Jeżeli nie masz pewności, zrób sobie chociażby przepływy żylne, zbadaj lipoproteinę A czy lipoproteinę B. Niektóre osoby, i to muszę zaznaczyć, nawet przy bardzo dobrze skomponowanej diecie, jeżeli mają taką wrodzoną hipercholesterolemię, to może być za mało i czasami trzeba sięgnąć po tą farmakoterapię, ale zdecydowanie w pierwszej kolejności polecam Ci sprawdzenie tego dietą. Zobacz, bardzo podobnie wyglądający talerz, profil kwasów tłuszczowych całkowicie inny. Ja na co dzień wybieram ten talerz. Daj znać, co wybierasz Ty. Pozdrawiam ciepło i jeżeli taka forma kuchenna Ci się podoba, to daj znać w komentarzu. Być może do zobaczenia po raz kolejny w kuchni. Cześć!